Wypowiedzi różnych naukowców i możnych tego świata z dziedziny przyrody, wyskazywania uczonych i różnych, скажем так, umnych ludzi, którzy zajmują się izuceniem przyrody, nie brzmi w naszych uszach jak doskonała harmonia. Оно не звучит как совершенная гармония. Ale raczej jak dzwon alarmowy. Но более звучит как сигнал какой-то. Сирена, как сигнал тревоги, извините. Jak syrena. Pozwólcie, że przytoczę dwie wypowiedzi, bardzo odległe wypowiedzi dwóch ludzi. Я хочу зацитировать двух человек, которые свои цитаты, они в разные времена исторические. Jedna wypowiedź jest z roku 1800. Первый цитат, цитата с 1800 года. I posłuchajcie tej wypowiedzi. W wieku 20 wojna nie będzie istnieć. W 20 stuleciu wojny nie będzie, wojna nie będzie существовать. Szafot nie będzie istnieć. Szafot, szubienica. Tam gdzie ludzie, miejsca kazni nie będzie существовать. Извините. Szafot nie będzie istnieć. Złość nie będzie istnieć. Złości nie będzie. A człowiek będzie żył. A człowiek będzie żyć. Dla wszystkich będzie tylko jedna nadzieja. Dla wszystkich będzie tylko jedna nadzieja. Oczekujmy więc szlachetnego XX wieku. Давайте будем ожидать благородного 20-го столетия. Jakie odziedziczą nasze dzieci? Того, которые получат в наследство наши дети. Tą wypowiedź powiedział francuski pisarz Victor Hugo. Это цитата французского автора Виктора Хюго, насколько я помню на русском. Было то выповедено, как по латах судимы на преломе 19-го, уж трохе ближе, может, 20-го веку. Как же иронична есть та выповедь, как же нетрафиона, непевна, зла, буэндна. И насколько это неправильная, ошибочная теория, да, хотя ему казалось в те времена, что так будет. W jaki sposób można to odnieść do dwóch wojen światowych i pomniejszych wojen, które się działy, dzieją i są? Jak można to odnieść do dwóm światowym wojnom, które były i takim, скажем, miejscowym wojnom, które przechodzili w różnych stronach i teraz происходzą? A teraz druga wypowiedź, wypowiedziana w roku 1847. I teraz druga cytata z 1847 roku. A na końcu tej wypowiedzi powiem, kto jest jej autorem. W końcu ja скажу, kto является автором этой цитаты. Gdy tylko zobaczymy, że różne narody, когда только мы видим, что разные народы, z utęsknieniem spoglądają w kierunku naszego kraju, z такой тоской будут смотреть в направлении нашей страны. Mowa jest o Stanach Zjednoczonych. Речь идет о США. Aby otrzymać pożywienie. I kiedy zauważymy, że żywności zacznie brakować, ja nie będę смотреть тоской, żeby получить еду, i когда мы увидим, что еды будет не хватать, i że jej ceny w naszym kraju, w nawiasie Stanach Zjednoczonych, i że ceny na jedu w naszej stronie, to jest w США, ogromnie wzrastają, będą все wyższe i wyższe, wtedy nie powinniśmy więcej wątpić, że na narody szybko zbliża się czas ucisku. Тогда мы не должны сомневаться, что приходит уже последнее время на всех остальных людей. Takiego ucisku, jakiego jeszcze nie było. Takich преследований, такого, скажем, плохого времени, которого еще не было. To jest koniec tego cytatu. A wypowiedź tą powiedział, zacytował. Это koniec tej cytaty, a autorem tej cytaty является Jakub White. Jakub White. W 1847 roku. Już wtedy patrzył na przyszłość przez pryzmat wielu komplikacji w świecie. On już тогда смотрел на будущее через призмат таких многих проблем и многих накладывающихся, скажем, неразрешенных ситуаций. Kryzys to słowo, którego boją się państwa i boją się finansiści, boją się zwykli ludzie.
Кризис – это слово, которое боятся обычные люди, финансисты, боятся страны, все боятся этого слова. Doświadczenia ostatnich 20 paru lat. Опыты, которые то, что происходило на протяжении последних 20 лет, wskazują на то, że albo mamy pecha na planecie Ziemia, albo zmierzamy w kierunku pewnego logicznego ciągu pewnych następstw, niedobrych następstw. Они подтверждают, что либо нас преследует какая-то неудача на протяжении этих лет, либо все же Земля направляется к какому-то логическому концу. W roku 1992, w 1992 году, znowu nie tak odległy czas, уже не так давно, некоторые из нас помнят это время, był rokiem czterech najsilniejszych trzęsień ziemi w historii Ziemi. Głównie objawiło się to na terenie kontynentu amerykańskiego. W tym roku były, można сказать, самые сильные землетрясения, в основном на территории США. Na tym samym kontynencie w 1993 roku była największa od 500 lat powódź. Tamże, год позже, było самое большое наводнение на протяжении последних 500 лет. W 1994 roku z kolei Europa doznała wielu trzęsień ziemi w Europie Zachodniej. W 1994 году очень много землетрясений было в Западной Европе. Może mógłbym jeszcze wymieniać inne wielkie, potworne zdarzenia, które trwają aż do naszego dzisiejszego czasu, ale z uwagi na czas pominę jej. Nie chcę zaciągiwać, поэтому nie буду дальше продолжать, но я бы мог продолжать и каждый год рассказывать, что происходило, разные катаклизмы, какие были. Trudno to wszystko wymienić, co nawiedzało naszą Ziemię w ostatnich 15-20 latach. Тяжело все собрать вместе, чтобы рассказать то, что происходило на нашей земле на протяжении последних 15 лет. Непредвидиваемые ситуации, которые наступают в природе. Ситуации, которые нельзя было предвидеть, происходили в природе. В летах 80-х. От 80-х годов. Были о 94% чаще от лет 70-х. Те события, катаклизмы были в 10 раз сильнее, чем одно десятилетие перед тем. Kiedyś uważano, że na zmianę klimatu potrzebna nam będzie około 500-1000 lat. Ранее думали, что чтобы климат изменился, надо будет прожить 500-1000 лет. Dzisiaj już tak naukowcy nie uważają. Сейчас уже ученые так не думают. Wystarczy 2, 3, czy 4, czy 5 lat. Достаточно от 2 до 5 лет. Ale to nie jedyny kryzys, jaki ogarnia tą ziemię. Również mowa jest w Piśmie Świętym o kryzysie, jaki dotyka innej płaszczyzny naszego życia. Może otworzę Księgę Joela. Biblia mówi jeszcze o drugich kryzysach, które касаются się naszej жизни. I teraz my odkryjemy Księgę Joela. Księga Joela, pierwszy rozdział. Pierwsza głowa. Księga Joela. Werset 10-12. Stichy 10 i 12. Zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże, moszcz wysech, zniknęła oliwa. Trwóżcie się, rolnicy, narzekajcie, winiarze, z powodu pszenicy i jęczmienia, gdyż nie ma zbiorów na polu. Proszę. 10-11. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяло маслина. И 11 стих. Краснейте от стыда земледельцы, рыдайте виноградники о пшенице и ячмени, потому что погибла жатва в поле. Ten kryzys jest najbardziej widoczny i jest to kryzys przykry, którym dotykać będzie i dotyka już powoli ludzi. Może nie w naszym tutaj kraju, ale na świecie jest wiele głodu. Сейчас многие люди голодают, и этот кризис, когда не хватает еды, может, это не видно еще тут, где мы находимся, но во многих странах уже происходит что-то такое. Ale to nie jedyny kryzys. Pismo Święte również mówi jeszcze o innym kryzysie. Но это не единственный кризис, о котором говорит Библия, есть еще другой кризис. Może nie będę czytał, ale w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i werset od 1 do 5. Второе послание к Тимофею, третья глава, стихи с 1 по 3. Mówi o kryzysie moralno-religijnym.
Не будем читать эти тексты, но там Павел говорит о кризисе морально-религийном кризисе. Ten kryzys jest również dzisiaj bardzo widoczny, odczuwalny i świat staje się terenem bezprawia. И этот кризис сейчас очень его хорошо видно. Все, что происходит, приводит к тому, что земля становится таким местом беззакония. Rozlew krwi, bezprawie, przestępstwa kryminalne, niemoralność. Пролитие крови, беспредел, беззаконие, неморальность. Ludzie w tym kryzysie powoli odczuwają coraz większy lęk, coraz większy brak stabilizacji. W tym kryzysie ludzie все более чувствуют такую нехватку какой-то стабильности, все больше боятся всего. Z całą pewnością świat nauki, ludzie wykształceni, naukowcy mogą mieć wiele do powiedzenia na ten temat. Конечно же, ученые либо люди, которые этим занимаются, они могут много сказать и объяснить, почему так происходит. Psychologowie i inni, którzy zajmują się dziedziną psychiki ludzkiej, pomocy ludziom. Psychologi i drugi, którzy izuczają psychologiczny aspekt naszej życia, też mogą mnogo skazać. Ale nie wiedzą jednej rzeczy, jaka jest przyczyna. No oni nie znają jednej rzeczy, co k temu prowadzi, jaka jest przyczyna. Dlatego w księdze Izajasza, 24 rozdziale, поэтому в книге Исаии 24 раздел, werset od 1 do 6, Стихи с 1 по 6. Ale może tylko przeczytam 5 i 6 werset. Przeczytajmy tylko 5 i 6. 24 rozdział Księgi Izajasza 5, 6. 24 глава, 5 i 6 стихи, Книга Исаии. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom. Zerwali odwieczne przymierze, dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy, dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. I ziemia oskwierniona pod żywущими na niej, ibo oni przestąpili zakony, i zmienili ustaw, naruszyli wieczny zawiet, za to proklatie pojedaje ziemię i niesą nakazanie żywущие na niej. Za to sożeni obywatele ziemi i niemnoga осталось ludzi. W tych oto słowach jest pokazany powód i przyczyna tego, co dzieje się na świecie. W tych tekstach my widzimy przyczynę tego, co сейчас происходит. Ale to nie jedyny kryzys, jaki ogarnie świat. Z całą pewnością za tym pójdą dalsze kryzysy. Этот кризис в данный момент мы видим, но то, что будет далее, какие кризисы narodzicie z tego, my tylko uwidzimy. Może otworzymy tym razem Księgę Izajasza 5, 9. 5 rozdział, 9 werset. Księga Izajasza, 5 głowa, 9 stich. Dlatego 5 rozdział, 9 werset. Dlatego w moich uszach rozlega się głos Pana zastępów. Zaiste wiele domów spustoszeje, wielkie i piękne pozostaną bez mieszkańca. W uszy moje, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. To, co tutaj Księga Izajasza opisuje, to jest sytuacja, jaka spotykać będzie i spotyka różne narody. To, co здесь описано в книге Исаии, это касается и это переживают многие люди по всему лицу земли. То, что еще в этой части краю Европы есть покой, не означает, что так будет завше. То, что мы имеем так устабилизованное жизнь, не означает, что оно так завше будет плынуть. И то, что в этой части Европы сейчас такая стабильная, более-менее стабильная ситуация, это не означает, что так дальше будет, и наша, большинство из нас, стабильная жизнь тоже может закончиться. Dlatego też jeszcze jeden kryzys, na który chcę zwrócić uwagę, jest najbardziej zagrażający nam. To, co było czytane w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 8 werset. I to, co my czytali w начале Ewangelii od Łuki, 18 глава, 8 stich, to też jeden z kryzysów, z którymi my mamy соприкосновение. Chcę zwrócić uwagę na to. Czytam jeszcze raz ten tekst.
Powiadam wam, że szybko weźmie ich w ich obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? То, что есть описано в этом тексте, является наибольшим загрожающим кризисом для людей верующих. Этот кризис. То, что записано в этом тексте, это одно из самых страшных кризисов, которые могут нас коснуться. Ten kryzys wiary w połączeniu z wszystkimi innymi kryzysami. Этот кризис веры совокупляет, совмещает с остальными проблемами. Połączony z nietolerancją, przymusem, fałszywym kultem, który będzie wymuszany na ludziach. Совмещая это неверие с тем, что люди будут поклоняться каким-то другим богам, другим культам, с беззаконием, с тем всем, что будет происходить. Ten kryzys wydaje się być najbardziej niebezpieczny, kryzys wiary. I ten kryzys wiary wydaje się być samym takim bardziej opasnym. Nie wiem jak tutaj, w tym zborze, ale w moim zborze wielu ludzi ma kryzys wiary. Ja nie wiem jak jest u was, w waszej cerkwi, no w mojej cerkwi u mnogich ludzi jest taka problema. Ten kryzys wiary objawia się przeróżnie. Kryzys wiary, on przejawia się różnymi obrazami. Przez jakieś dziwaczne interpretacje. Kto ta interpretuje strannym obrazem Biblię? Przez zaniechanie pewnych postaw religijnych. Niektórzy wiedzą siebie tak, że jakby to, że wszystko równo, jak ty się wiedziesz, nieważne. Wypływających ze Słowa Bożego, zaniechanie tego. Ich powiedzenie nie odpowiada temu, jak Biblia sowietuje, żeby my się wili. Dlatego chrześcijanie, ludzie wierzący, stają przed największym chyba wyzwaniem w swoim życiu. Поэтому христиане, верующие люди, находятся сейчас перед таким самым огромным экзаменом, можно сказать, в их жизни. Seria potężnych kłamstw, które zmieniać będą interpretacje Biblii. Многочисленные интерпретации, которые будут изменять Библию, они будут иметь огромное влияние на это. Wiarygodność Biblii będzie podważana. Prawdziwość Biblii będzie podana z sumnieniem. Sceptycyzm ateistyczny będzie wdrażany w umysły. Wlianie ateistów będzie tak, będą nabrasywać nam ich wzglady, ich wlianie. A wiemy, kogo to dotknie? A my znamy, kogo to kasniotce. Księdze Judy, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jest powiedziane bardzo jasno. Posłanie Judy. Pierwszy rozdział. Pierwsza głowa. Trzeci werset. Trzeci stich. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Возлюблены, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Wiarę, walka o wiarę, która została przekazana świętym. Борьба о вере, которая однажды эту веру получили святые, и мы должны бороться за эту веру. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, będą atakowani, aby ich wiara osłabła, aby ich wiara zagubiła się, zniknęła z ich życia. Ci, którzy przyjęli Jezusa, oni będą poddawać się różnym atakom, żeby ich wiara potrzebowała, żeby ich wiara nie przejawiała się w ich życiu. Kryzys posłuszeństwa Biblii jest najbardziej odczuwalnym kryzysem i najbardziej niebezpiecznym wśród tych wszystkich kryzysów, które wymieniłem. Jeszcze jeden taki opasny kryzys, to kryzys biblijskiemu posłuszaniu. Wierzący ludzie, wierzący autorytetowi Biblii, chrześcijanie powinni pamiętać. Ludzie wierzący, którzy wierzą w autorytet Biblii, nie powinni pamiętać. Że Biblia mówi o wielu pozytywach dla wierzącego. Biblia mówi o mnogich pozytywnych momentach dla wierzących ludzi. Ale też mówi o zagrożeniach, które z pewnością doświadczą wiarę wierzących.
Но Библия также вспоминает о тех угрозах, которые могут коснуться каждого верующего человека. Z uwagi na czas znowu nie będę czytał fragmentów z 13 rozdziału Księgi Objawienia, ale jest tam pokazane, w jaki sposób moc religijno-polityczna będzie działać. W 13 главе Откровения tam jest pokazane, jak polityczne władze będą wpływać na duchowność ludzi, no nie będziemy tych tekstów czytać za czasu. Ale chcę zwrócić uwagę na jeden tekst, który jest zapisany w Księdze Jeremiasza, 12 rozdział, 5 werset. Chcę zwrócić uwagę na tekst, który jest zapisany w 12 главе Jeremii. 12 rozdział, 5 werset. 5 stich. Szczególnie powiem wprost teraz. Kochani Polacy, to dotyczy nas. Хочу обратиться так непосредственно. Дорогие, было сказано поляки, я могу сказать украинцы, да, это касается нас. Dlaczego wymieniłem tylko Polaków? Bo jeszcze tu jest spokój. Jeszcze tu są dobre rzeczy w sensie bytu, życia, istnienia. Nie wszyscy tak mają. То есть касается это только поляков, и в том плане, что здесь еще более-менее стабильная ситуация, у многих людей есть работа, есть за что жить, нет каких-то таких больших проблем у большинства людей. И dlatego przeczytajmy treść tego piątego wersetu. И поэтому прочитаем этот пятый стих. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z rumakami? A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Jeśli ty z pieszymi biegał i oni utomili ciebie, jakże ciebie состязać z koniami? I jeśli w stronie mirnej ty był bezpieczny, to co będziesz działać w nawodnieniu Jordana? Jeżeli w spokojnym kraju i czasach mamy problem z wiarą, ustabilizowaną wiarą, to jak chcemy tą wiarę utrzymać w trudnych czasach, niesprzyjających okolicznościach? Jeśli w spokojnych obстоятельствах i w spokojnych czasach nam ciężko było zachować naszą wiarę, to jak my chcemy zachować wiarę, kiedy przyjdą problemy? Dlatego ten tekst o tym właśnie mówi. Jeżeli ty z pieszymi masz problem, by nadążyć, to jak pójdziesz w zawody z rumakami? Jeżeli sytuacja się zmieni, jeżeli będzie wymagała wiary, dużej wiary. Поэтому этот текст обращает на это внимание, что если при спокойных обстоятельствах, как тут написано, с пешими ты не успеваешь, то когда придут какие-то проблемы и надо будет проявить веру, а этой веры не будет, то как тогда? Dlatego historia o 10 pannach, tych 5 niemądrych, właśnie też o tym mówi. Поэтому об этом тоже говорит история о 10 женщинах, девах, притча Иисуса. Kiedy będziesz próbował mówić komuś o powtórnym przyjściu Jezusa, będziesz nazwany nawiedzonym fanatykiem. Kiedy będziesz mówić komuś o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, to kto tam może cię nazwać takim fanatycznym wierzącym? Których już wielu było w historii świata. Których już mnogo było w czasie całej historii naszej ziemi. A czasami człowieka bardziej boli drwina niż fizyczna jakaś boleść, którą ktoś zada. No często to, że takie wysmiewanie, ono является более болит, чем, например, какие-то физические, да, угрожения либо физические. Co wtedy z twoją wiarą, gdy ktoś cię wyśmieje? Что тогда происходит с твоей верой, когда кто-то высмеивает тебя? Kiedy będziesz mówił o posłuszeństwie Bożym przykazaniu, a szczególnie czwartemu przykazaniu, когда, например, мы будем говорить о том, что надо быть послушным Божьим заповедям, в особенности четвертой заповеди. И вtedy pójdziesz pod prąd obranego kierunku świata, który będzie chciał wywyższyć niedzielę. И тогда пойдешь против течения, так как все остальные люди хотят превознести воскресение. Wtedy będziesz wrogiem zaprowadzenia ładu i porządku na świecie. Тогда ты будешь врагом такого мирового порядка, когда хотят вести спокойствие, такую безопасность на всей земле. Kiedy świat poprzez święcenie niedzieli zadysponuje ogólnym rozporządzeniem, a ty nie będziesz tego chciał przyjąć.
będziesz wrogiem. Когда будет такой общемировой приказ, чтобы соблюдать неделю, а ты не будешь соблюдать неделю, воскресенье, тогда будешь просто врагом. Co z twoją wiarą wtedy? Что тогда будет с твоей верой? Kiedy będziesz mówił o niemoralności, zostaniesz wyśmiany jako osoba nietolerancyjna. Когда будешь говорить о неморальных аспектах жизни разных людей, тогда могут с тебя смеяться, что ты являешься, что должна быть толеранция. Pozwólcie, że przeczytam fragment Ducha Proroczego. Przeczytaję cytatu z proroczeskiego ducha. W ostatecznym, głębokim konflikcie z szatanem. Ci, którzy zachowali lojalność względem Boga, nie znajdą oparcia na ziemi. Ci, którzy доверили свою жизнь Богу, и Бог является их опорой, во время последнего конфликта с сатаной у них не будет никакой поддержки на земле. Ponieważ odmówili złamania prawa Bożego, zostaną uznani za nieposłusznych wobec władz ziemskich. Поскольку они отказались соблюдать те приказания общемировые, откажутся, то они будут признаны за людей непослушных и таких беззаконных. Żaden z nich nie będzie mógł ani sprzedać, ani kupić. Nikt z nich nie zmoże ani pokupać, ani sprzedawać. Czy to nie będzie kryzys wierzącego? Nie będą li wierzący ludzie тогда переходить через такой тоже кризис? Szatan powie: pod groźbą utraty pożywienia i odzienia przyłącz się do świata. Satana skaże: ciebie ugrażaje потеря одеяние, потеря пропитания. Присоединяйся к этому миру. Шатан приготовує досить драстичний сценарійш. Сатана приготавливает такой достаточно драматический сценарий. Але позвольте, що прочитам ще три здання іншої виповіді Духа Пророчого. І ще три предложения з другого места в Духе Пророчества. Gdy powrócą prześladowania, wierzącym zostanie dana łaska, która wyzwoli wszelką energię duszy. Когда снова будут преследования, тогда верующие получат такую благодать, что, скажем, такие внутренние силы будут освобождены. I pozwala wierzącym pokazać prawdziwy heroizm wiary. И тогда они будут сильны, чтобы проявить настоящий такой героизм веры. Tutaj jest dana obietnica, że gdy powrócą sytuacje prześladowania, gdy powróci rzeczy, które są, które już miały kiedyś miejsce, Bóg wyposaży w swój lud w moc. Здесь у нас есть такое обетование, что когда придут преследования, которые были когда-то и придут сейчас, то тогда Бог даст людям такую силу, чтобы противостоять. I jeszcze dalszy fragment tego cytatu. Apostołom nie była dana odwaga i męstwo, którymi na wzór męczenników mogliby się posługiwać. U apostołów nie było takiej śmielości i takiej решительности, żeby oni, podrażając przykładu tych, którzy раньше byli podwiergali się prześladowaniu, żeby oni także mogli siebie wести. Aż do czasu, kiedy rzeczywiście tego potrzebowali. До времени, когда действительно пришел такой момент в их жизни, когда они нуждались в такой силе. И тогда они получили это. Как вытрвать в часе кризису, в часе преследования? Как выстоять, продержаться во времена преследования, во времена кризисные? Zakorzenienie i угрунтование się в близкой вензи и relacji с Jezusem Христусом. Надо как бы запустить корни, сделать все, чтобы наши отношения с Богом были достаточно сильны. А то есть через молитву. Это может быть через молитву. Читание Письма Святого. Чтение Священного Писания. И послушенство Христусови. И будучи послушным Иисусу Христу. Być może stanie się tak, że będziemy w rozproszeniu, nie w takim zgromadzeniu jak tu. Вполне возможно, что мы будем разбросаны в разные места, не так, как здесь все вместе одной группой. Чи от родины, чи от приятелей. Мы можем быть далеко от семьи, далеко от наших друзей. Але не от Иисуса Христуса. Но мы никогда не сможем быть далеко от Иисуса Христа.
Z pewnością zjednoczeni ludzie z Chrystusem będą również jednoczyć się w jeden front przeciwko wrogowi Bożej prawdy. Ludzie, którzy będą zjednoczeni благодаря вере в Иисуса Христа, не будут соединяться с остальными верующими, чтобы вместе противостоять тем проблемам духовным, которые придут. A tak na zakończenie zadam jeszcze jedno pytanie. И заканчивая нашу проповедь, хочу задать ещё один вопрос. A może my potrzebujemy kryzysu? A może nam нужны такие кризисы? Co kryzys spowoduje? К чему приведёт такой кризис? Ten kryzys świata, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, którą wymieniłem. Тот мировой кризис касается каждой из областей, которые я перед этим касался. Pozwoli na wyraźne objawienie Bożej prawdy, w stosunku do której te kryzysy, oni pozwolą na to, żeby Boża prawda przejawiła się w отношении której każdy człowiek będzie musiał zająć określone stanowisko. I w отношении tej prawdy każdy człowiek должен будет занять какую-то конкретную позицию. I to spowoduje kryzys. I k этому приведёт кризис. Po stronie i wierzących, jak i po stronie świata. Zająć stanowisko. Każdy będzie musiał. I ludzie wierzący, także jak ludzie мирские, każdy должен будет занять какое-то положение. I dlatego też w Słowie Bożym jest napisane: i będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom. I поэтому w Biblii napisano, że будет эта Евангелие будет распространяться и благовествовать всем людям. Dlatego z powodu takiego kryzysu Bóg wykorzysta go do tego. I kryzys, który przyjdzie, Bóg może использовать к тому, чтобы aby ostateczne zwycięstwo ludu Bożego i Bożej prawdy było wyraźne, chwalebne i dostępne dla każdego człowieka. Żeby ta последняя победа верующих людей, она была во хвалу, на славу Божью, чтобы она была такой четкой, конкретной, чтобы многие могли это увидеть. Бог використа кризис, аби зъедночить свой люд на плащежне покори, милости и троски о триумф Божей правды на земле. Этот кризис, он соединит верующих людей в плане поддание Богу, в плане любви и в плане соединения и сделания всего, чтобы Божья правда была возвеличена. Бог również wykorzysta kryzys, aby jego lud został oczyszczony od wszelkiej nieprawości i jakich naleciałości grzechu. И также Бог может использовать этот кризис, чтобы очистить нас от всего того, чем мы занечищены, скажем, в этом мире, да, разные грехи, искушения. Ci, co prawdziwie wierzą już teraz, те, которые действительно искренне верят уже сейчас, w dobie kryzysu nabierać będą sił. В кризисные времена они будут укрепляться. Ale z drugiej strony, ci, którzy teraz mają problem z wiarą, w dobie kryzysu będą opuszczać szeregi ludu wierzącego. Но те, которых сейчас вера колеблется, еще в более-менее спокойные времена, когда придут более тяжелые времена, они будут просто оставлять наши ряды. Gdy трудности zaczną osaczać Kościół ze wszystkich stron, когда осложнения будут касаться нашей церкви со всех сторон, będzie z jednej strony zauważalny podział, rozdzielenie, с одной стороны мы будем видеть такое разделение внутреннее, a z drugiej strony będzie zauważalna jedność, przybliżanie się do siebie. No z drugiej strony będzie widna to, że takie совоплощение, takie стремление друг к другу. Wiele gwiazd odejdzie tych, którzy utracą wiarę. Wiele szanowanych ludzi odejdzie. Многие люди, которые являются знанными людьми, при том верующие, они отойдут от церкви. Ale też wielu powróci, o których byśmy sobie dzisiaj nie spodziewali się, że oni wrócą i staną w szeregach ludu Bożego. No także mnogie, których my даже не подозреваем и не думаем, что они могут вернуться, они вернутся и заполнят наши ряды. I ostatni już cytat, którym pragnę zakończyć. I последняя цитата, на
koniec propowiedzi. Gdy religia Chrystusa znajdzie się w największej pogardzie. Kiedy religia Jezusa będzie bardziej всего uniżona. Gdy jego słowo i prawo będzie najbardziej znieważane. Kiedy jego słowa, jego zakon będzie też tak silno uniżony. Wówczas nasza gorliwość powinna być jeszcze większa. Тогда наше желание, стремление к нему должно быть еще более большим. А отвага и становчость беспрекладные, чили мощные. А то, что мы своим, своей жизнью мы будем давать кому-то пример, и желание к этому даванию примера должно быть таким очень сильным в нашей жизни. Стать в обороне правды и справедливости, где większość нас отпусти. Желание к тому, чтобы отстаивать правду, независимо от ситуации, когда многие отойдут. Брать удел в битве Пана, где невелю позостане воевников. Далее воевать в этой Господней войне, когда мало солдатов Господних останется. Będzie to dla nas próba. Это будет такое искушение и испытание для нас. В тем часе musimy być gorący. И в те времена нам надо быть горячими. Choć inni będą zimni. Хотя другие будут холодные. Odważni, choć inni uciekną. Нам надо будет проявлять смелость, когда другие будут убегать. Dlatego też na koniec w Piśmie Świętym jest powiedziane takie zdanie. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kryzys wcale nie musi być naszą porażką. Поэтому в Библии есть такой один из последних текстов, что праведный верою жив будет, и кризис, он не обязательно должен нас коснуться. Аминь. Аминь.